Abramowicz uniknie sankcji USA? Media, prosi o to Zełęski. Zełenski miał prosić Bidena o wstrzymanie sankcji wobec Abramowicza. Może odegrać ważną rolę. Prezydent Ukrainy Władysław Zelenski miał poprosić administrację USA, by wstrzymała się z obejmowaniem sankcjami oligarchy Romana Abramowicza, podał w środę Wall Street Journal. Zełęski miał przekazać Bidenowi, że rosyjski oligarcha może może okazać się ważnym pośrednikiem. Według dziennika, który powołuje się na źródła w administracji prezydenta Joe Bidena, amerykański resort finansów był gotowy ogłosić sankcje wobec miliardera i byłego właściciela klubu piłkarskiego Chelsea, tak jak zrobiły to Wielka Brytania i Unia Europejska, ale ostatecznie wstrzymał się ze względu na prośbę Białego Domu. Media, Zełęski miał poprosić o wstrzymanie się z sankcjami. O podjęciu takiej decyzji rozstrzygnęła rozmowa prezydentów Bidena i Zełęskiego. Ukraiński prezydent miał poprosić o wstrzymanie się z sankcjami wobec Abramowicza, bo ten może okazać się ważnym pośrednikiem w rozmowach z Kremlem. Ani Waszyngton, ani Kijów nie odniosły się do doniesień dziennika. Rzecznik oligarchy stwierdził natomiast, że Abramowicz, opierając się na prośbach, w tym od organizacji żydowskich na Ukrainie, robi wszystko co możliwe, by wspierać wysiłki na rzecz jak najszybszego przywrócenia pokoju. Według WSJ, Abramowicz posiada kilka luksusowych jachtów i wili zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA.